Objawy depresji, czyli bardzo poważna sprawa, o której większość osób woli nie mówić, ponieważ gdy nie mówimy, to sprawa nie istnieje. Niestety, ale takie podejście jest bardzo niebezpieczne i dzisiaj porozmawiamy o objawach depresji. Jak rozpoznać, że my albo ktoś, ale od razu powiem, że rozpoznanie, że ktoś ma depresję jest bardzo trudne. Jak to można rozpoznać, jakie są objawy tej bardzo ciężkiej choroby? Miejmy nadzieję, że platforma, na której jesteśmy, nie pogniewa się na ten materiał, ponieważ to słowo jest powszechnie nielubiane, nie tylko przez ludzi, co niestety nie umniejsza zagrożenia ze strony dzisiejszego bohatera, czy też antybohatera. Zacznijmy od odczucia smutku. Ale nie takiego smutku, jaki jest czymś normalnym w naszym życiu, tylko smutku, który nie przemija. Nie pomagają rzeczy, które normalnie pomagają. Ani zjedzenie słodyczy, ani pogranie na komputerze, długi spacer, rozmowa z kimś bliskim. To wszystko nie pomaga. To nie taki dołek, smutek czasowy, coś normalnego, ale coś, co trwa i nie chce przeminąć. Utrzymuje się nieustannie, trwa 2, 3, 4 tygodnie. To już jest taki objaw, że coś jest nie tak. Smutek to, tak jak powiedziałem, coś normalnego. Nie zawsze mamy humor dobry, nie zawsze mamy dobry humor. Niekiedy mamy jesienną chandrę, niekiedy mamy jakiś dołek. Życie nie jest różowe. A jeśli kogoś jest, gratuluję. I to jest coś normalnego, ale coś, co powinno przeminąć. Coś, na co najczęściej mamy sposoby. Sposoby, które jednak ten smutek potrafią wyeliminować. Niestety w przypadku dzisiejszego antybohatera tak nie jest. Najlepsze sposoby, nasze sprawdzone sposoby nie pomagają i ten smutek jest długi, nieustanny. Nie potrafimy z niego wyjść. Później mamy takie irracjonalne poczucie lęku. Nie mamy się czego obawiać, nie mamy się czego bać, a w rzeczywistości się boimy. Odczuwamy ten lęk i jest to bardzo negatywna sprawa. Nikt z nas nie lubi się bać, a ten lęk może naprawdę być długotrwały. Kolejnym objawem jest rozdrażnienie, ale znowu nie takie chwilowe, tylko ciągłe. Cały czas jesteśmy podenerwowani, cały czas jesteśmy rozdrażnieni, łatwo się denerwujemy. I kolejnym punktem jest wahanie nastroju. Nasz nastrój nie jest taki jak normalnie. Oczywiście niekiedy jesteśmy zadowoleni, niekiedy jesteśmy smutni, to coś normalnego. Ale tutaj mowa o takim mocnym wahaniu nastroju. Czymś, co jest mocno zauważalne. Jesteśmy bardzo, bardzo smutni, ale później na chwilę jesteśmy na przykład chwilę radośni. Ale ta chwila to jest tylko naprawdę błysk, a i tak ten smutek nas nie opuszcza. To jest coś bardzo, bardzo nieprzyjemnego. Kolejną rzeczą jest melancholia. Jak opisać melancholię? Wszyscy znamy to słowo, wszyscy rozumiemy, czym jest melancholia, ale ja na przykład nie wiem, jak to słowo opisać. Na przykład mi na przykład się kojarzy z jesienią, ale taką nieprzyjemną, nie taką radosną, nawet deszczową, ale taką nieprzyjemną. Jest pochmurnie, mrocznie, brzydko, nieprzyjemny wiatr i się nic nie chce. To jest taka melancholia w moim odczuciu. Kolejnym elementem jest uczucie zniechęcenia. Nie takiego, że nam się nie chce, że jesteśmy po prostu leniami. Ja uczucie zniechęcenia mam chyba w naturze, no ale to jest lenistwo, a nie zniechęcenie. Nic nam się nie chce, na nic nie mamy ochoty, nic nie jest w stanie nas przekonać do zrobienia czegoś. Jesteśmy ogólnie zniechęceni. Mamy na przykład problem z wykonywaniem obowiązków, tych życiowych, tych zawodowych, tych szkolnych. Nie mamy ochoty nic zrobić. I to nie tylko nie mamy ochoty, żeby na przykład coś wykonać, posprzątać, żeby zrobić to, co musimy zrobić. My tego nie robimy. My nie jesteśmy w stanie się do tego przekonać. Ale tutaj jeszcze od razu zaznaczę inną sprawę.
ponieważ nasz antybohater, dzisiejszy antybohater, może mieć też uśmiechnięte oblicze. Człowieka, który ma wszystkie te problemy, ale jest uśmiechnięty, robi to, co trzeba, a w duszy, w jego umyśle wszystko jest do góry nogami. On normalnie żyje, on normalnie się zachowuje, on wszystko robi, co trzeba. Kontakty z bliskimi, ze znajomymi są takie, jak trzeba. Śmieje się, opowiada żarty, a w rzeczywistości nie wiadomo, co w nim siedzi. Takie było stare powiedzenie, że nikt nie wie, co siedzi w drugim człowieku, a ta jego zewnętrzna, można powiedzieć, warstwa wcale może nie oddawać tego wewnętrznego odczucia, tej burzy, czy też melancholii, smutku, który jest w środku. Więc o tym pamiętajmy, że to, że ktoś zachowuje się w sposób normalny, robi wszystko, co trzeba, wcale nie oznacza, że w rzeczywistości jest dobrze. Dlatego tak często nasz dzisiejszy antybohater jest trudny do wykrycia. Bardzo ważnym kolejnym elementem może być próba izolowania się od znajomych, od najbliższych. Nie mamy ochoty na kontakt z nimi. Coś bardzo niedobrego, ponieważ niejako odchodzimy od tej możliwości pomocy z ich strony. Takie rzeczy jak napady płaczu będą za chwilę, ale ostatnim z tych elementów takich bardziej, można powiedzieć, dotyczących naszego zachowania, naszych uczuć, naszej psychiki, jest chęć skończenia z sobą. Taki najstraszniejszy z najstraszniejszych rzeczy, jaka może być. Coś przerażającego, że mamy przeczucie, że taki ruch jest dla nas najlepszy. Że takie przekonanie jest czymś właściwym. Oczywiście tak nie jest, no ale człowiek, który ma tego typu problemy, nie jest w stanie tego zrozumieć. Dlatego pomoc jest tak ważna i im wcześniej ktoś będzie próbował zdobyć tą pomoc albo będzie próbował komuś udzielić tej pomocy, tym lepiej. To jest coś najgorszego na świecie. Ale nasz dzisiejszy antybohater może również mieć objawy fizyczne dotyczące naszego ciała. Bardzo trudne do zaobserwowania, ponieważ są bardzo często łączone z innymi problemami. I tutaj należy wymienić bóle głowy, ciągłe zmęczenie, bezsenność, problemy z koncentracją, problemy z libido, dolegliwości bólowe, zaburzenie miesiączkowania, zaparcie, mniejszą odporność na ból. Wiele rzeczy, które niestety nie są wiązane wprost z dzisiejszym antybohaterem, a są niejako składane na inne problemy. Na takie problemy, które nie są problemami psychicznymi. Nie wiem, czemu ludzie mają problemy z określaniem, mówieniem w ogóle o problemach psychicznych. Mamy ciało i o tym często mówimy. Ono może nie funkcjonować, może źle funkcjonować, może być nie takie jak trzeba, ale jakoś tej drugiej części naszego życia, ciała nie jesteśmy w stanie w sposób szczery o tym rozmawiać. Nie mówimy o tej psychice, o tym, że możemy mieć z nią problemy, że ją również można leczyć. Więc jak widać, już nie zagłębiając się dalej w te objawy, objawów jest dużo. Są to objawy przerażające, często uniemożliwiające takie zwykłe, normalne funkcjonowanie albo bardzo mocno je utrudniające. Więc nie czekamy, nie zastanawiamy się, mamy problemy, mamy takie objawy, mamy przeczucie, że ktoś może mieć takie objawy, reagujmy. Tutaj nie ma na co czekać, im szybciej zareagujemy, tym lepiej. A niestety, gdy tego nie zrobimy, efekty mogą być przerażające. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam ponownie.